Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozmyślania na uroczystość Trzech Króli i na całą oktawę ze świętym Alfonsem Marią Liguorim. Dzień siódmy. O przebywaniu Jezusa w Nazarecie. Święty Łukasz Ewangelista, mówiąc o pobycie dzieciątka Jezus w domu nazaretańskim, pisze: Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi. Przez to jednakże nie trzeba rozumieć, żeby z latami miał on nabywać coraz lepszego poznawania rzeczy, jak się to z nami dzieje, gdyż Pan Jezus od chwili swego poczęcia posiadał w całej pełni wszelką wiedzę i mądrość boską, w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Lecz gdy powiedziano, że wzrastał w mądrości, znaczy to, iż w miarę jak posuwał się w latach, coraz więcej objawiał swoją najwyższą mądrość. Przez wyrażenie zaś Ewangelii Świętej, że Pan Jezus wzrastał w łasce u Boga, rozumieć trzeba, że chociaż wszystkie jego sprawy boskie nie czyniły go coraz świętszym i nie mogły dodawać czegoś do jego zasług, ponieważ Pan Jezus jeszcze w łonie swej matki posiadał pełnię świętości i nabył zasług nieskończonych, z której to pełni jego myśmy wszyscy wzięli. To jednak każda sprawa Zbawiciela była tak nieograniczonej wartości, że jakby coraz to nowe składał on przed Bogiem zasługi i jakby coraz to nowe ściągało to na Niego łaski. Wzrastał wreszcie w łaski i przed ludźmi i w tym znaczeniu, że Jego świętość, dobroć, miłosierdzie, łaskawość i wszystkie przymioty czyniące go najwyższej miłości godnym, z dniem każdym coraz to stawały się widoczniejszymi dla ludzi. W tym momencie jego dzieciństwa, jak i zawsze, co chwila, objawiało się i jaśniało w nim coś nowego, zdolnego rozbudzać w patrzących na jego najmniejsze sprawy najwyższe uwielbienie. Z jaką ochotą przenajświętszy młodzieniec posłuszny był we wszystkim Maryi i Józefowi i był im poddany. Z jakim skupieniem wewnętrznym oddawał się pracy, z jakim umiarkowaniem brał posiłek, z jaką powagą wypowiadał każde słowo, z jaką słodyczą i dobrocią rozmawiał z ludźmi i z jaką pobożnością się modlił. Słowem, wszystkie sprawy, wszystkie słowa, każdy ruch Pana Jezusa podbijały serca obecnych, a zwłaszcza Maryi i Józefa, którzy mieli szczęście patrzeć na Niego bezustannie. O, z jakże to pilną uwagą ci święci małżonkowie wpatrywali się z uwielbieniem w każdą sprawę tego Boga człowieka i wsłuchiwali się w każde słowo z boskich ust Jego wychodzące. Modlitwy i postanowienia.
Rośnij więc, najdroższe dziecię, rośnij i dla mnie. Rośnij, żebyś mnie wyuczył naśladować Twoje wszystkie przykłady, Twoje wszystkie cnoty. Rośnij dla dopełnienia wielkiej ofiary krzyżowej, od której zależy moje zbawienie. Lecz, o Panie mój, spraw, żebym i ja rósł coraz więcej w Twojej świętej miłości i w Twojej świętej łasce. Biada mi, jam dotąd rósł w najniegodziwszej względem Ciebie niewdzięczności. O Boże, któryś mnie tak umiłował. Lecz spraw, o Jezu mój, aby odtąd wprost przeciwnie się działo. Dobrze Ci znana moja bezsilność. Udzielże mi światła i siły do spełniania obowiązków, jakie na mnie nakładasz. Spraw, bym poznał, jak dalece godnym jesteś, żebym Cię umiłował. Tyś Bogiem piękności nieskończonej i nieskończonego majestatu, a któryś raczył zstąpić na ziemię, na niej stać się człowiekiem dla nas i dla nas wieść życie pełne boleści i poniżenia, kończąc je nawet na okrutnym rusztowaniu. I gdzieżbyśmy kiedy znaleźć mogli przedmiot godniejszy miłości i kogoś, co by nas więcej miłował? Szalony ja! Niegdyś utraciłem Cię, gdyż znać Cię nie chciałem. Przepraszam Cię za to. Żałuję tego z całej duszy i postanawiam odtąd należeć już do Ciebie całkiem. Lecz dopomagaj mi do tego. Przypominaj mi bezustannie Twoje życie przepełnione cierpieniami i śmierć okrutną, którąś poniósł z miłości ku mnie. Udziel mi światła i siły, których potrzebuję. Gdy szatan przedstawiać mi będzie, jaki owoc zakazany, uczyń mnie dość silnym, żeby nim wzgardzić. Nie dozwalaj, abym Cię utracił, dobroci nieskończona, dla jakiego dobra marnego i przemijającego. Kocham Cię, mój Jezu, śmierć za mnie ponoszący, kocham Cię, dobroci nieskończona. Kocham Cię, o Boże rozkochany w duszy mojej. Maryjo Przenajświętsza, Tyś moją nadzieją. Przez Twoje też pośrednictwo spodziewam się dostąpić łaski miłowania odtąd Boga mojego i miłowania tylko Jego.